kreowanie to coś bardzo pozytywnego, ale żeby to kreowanie miało swoją moc, to trzeba być przy tym autentyczny i spójny ze sobą. Możesz podzielić się swoją wiedzą nawet czy swoim podejściem, niekoniecznie w sposób perfekcyjny, tylko szczery. Dla mnie te wystąpienia publiczne teraz naprawdę rozciągnęły się na wiele różnych sytuacji naszego życia, w których po prostu się ze sobą komunikujemy. Kurczę, ja mogę nagrywać no ale jak mogę nagrywać, to dobrze by było robić to tak, żeby ludzie chcieli to oglądać, więc jak mam to zrobić tak, żeby ludzie chcieli to oglądać albo słuchać, to może poszukam kogoś, kto mi w tym pomoże. No mówimy o tym, że słowem kreujemy rzeczywistość i możemy właśnie wykreować to, jak chcemy być odbierani, jakie wrażenie chcemy po sobie zostawiać, co jest dla nas ważne, możemy powiedzieć, jakie mamy wartości. I ja też swoją rolę właśnie tak upatruję, że jestem z tyłu, ja jestem na zapleczu. Ja pomagam, żeby to ta osoba błyszczała i żeby się dobrze czuła z tym, co mówi. Absolwentka filologii polskiej, specjalistka do spraw szkoleń i rozwoju w branży IT. Przedsiębiorczyni, kreatorka własnej marki usługowej o nazwie Jubiler Wystąpień Publicznych. Mol książkowy. Przed Wami Marzena Sierociuk-Perzyna. Dzień dobry wszystkim, serdecznie witam. Witam Cię Marzeno serdecznie w podcaście Ty Tu Tworzysz. Jest mi bardzo miło, że możemy siąść i porozmawiać chwilę. Mi również i cieszę się, że połączyła nas w tej rozmowie y, fajna sytuacja. I to, że najpierw ja pracowałam z tobą, a teraz ty pracujesz ze mną, więc y, w, w, wzajemnie sobie pomagamy, wspieramy i mamy okazję do tego, żeby ponownie się zobaczyć. Tak, taka mała zemsta, można powiedzieć. <śmiech> <śmiech> no bo przy, rzeczywiście, przy, zacznijmy może od tego, że nasze drogi się jakoś zeszły przy okazji tedx w Lublinie. No powiedz może, czym ten TEDx jest, bo mm -hmm. nie wszyscy wiedzą. Mm -hmm. TEDx to jest taka akcja, która swój początek miała w Stanach i której celem jest promowanie wartościowych idei i pomysłów. I pójście z tymi ideami i wartościami w świat, ale jednocześnie w takiej skondensowanej formie, żeby nie przegadać tematu. I w takiej formule odbywają się konferencje na całym świecie, które pod... Jednym hasłem odpowiadają ciekawe, właśnie takie historie, przemyślenia osób, które podczas tej konferencji występują. I te osoby zazwyczaj są zbierane z danej społeczności, z danego miasta, z danego kraju. I my właśnie w tym roku wróciliśmy z TEDx do Lublina i przy okazji tej konferencji i hasła, które nas połączyło, czyli przyspieszenie, rozmawialiśmy, dzieliliśmy się. A w sumie, ty się dzieliłeś razem z innymi prelegentami swoim sposobem, punktem widzenia w kontekście właśnie przyspieszenia. Czyli to krótko mówiąc, podsumujmy, to wygląda w ten sposób, że praktycznie cały dzień jest, trwa taka impreza, mhm. na której występują różni prelegenci. No i ta trudność polega na tym, że to wystąpienie musi być krótkie, tak. wartościowe. Jakie jest hasło w ogóle, bo TEDx zmienił chyba hasło, ostat... Zmienił. Tak, po 40 latach, przez 40 czy 40 z kawałkiem lat było pomysły warte, czy idee warte rozpropagowania, a teraz zmiana nastąpiła i brzmi to mniej więcej, tak, pomysły warte dzielenia się, czy pomysły, które zmieniają świat? O, mm -hmm. tak, to jest ta wersja. Pomysły, które zmieniają świat. Mm -hmm. I coś rzeczywiście zmieniają? Obserwacji, które mam własnych i też różnych osób, zmieniają. Nawet mieliśmy jedną taką publikację na swoich mediach społecznościowych, jako TEDx Lublin, z pytaniem o to, jakie wystąpienia TEDxowe dla różnych osób z tej społeczności były wartościowe i co zmieniło w ich życiu. I były odpowiedzi przeróżne, ale wszystkie potwierdzały to, że w jakiś sposób na te osoby, które odpisywały, TEDx miał wpływ. Na mnie podziela. Tutaj swoją historią. Na mnie bardzo duże wrażenie, i zostało to ze mną do teraz w praktyce, wywołał TEDx, który mógłby się wydawać trochę śmieszny. A mianowicie był pan, który opowiadał o tym, że możemy zmniejszyć ilość używanych ręczników papierowych w momencie, gdy wycieramy ręce. Pokazywał to na kilku przykładach. Mówił o tym, że zanim, jak już mamy mokre ręce, zanim wytrzemy je w cokolwiek, to żeby kilka razy strząsnąć te ręce z kropli wody do umywalki. Robię tak i faktycznie zużywam mniej ręczników papierowych. Więc niby mała rzecz, ale zobaczcie, została ze mną na tyle lat i dalej ma wpływ na to, że przynajmniej w ten sposób mogę zadbać o planetę. No dobrze, a Twoim zdaniem taki TEDx, bo to są rzeczy, które. Hmm, bardzo popularne są. Co, co jest w ogóle, co decyduje o popularności tego formatu? Z jednej strony wydaje mi się, że fakt tego, że na takim TEDxie mogą wystąpić osoby różne, z różnymi podejściami i też... W... W dzisiejszych czasach patrząc, nie zawsze bardzo znane. To może być zwykła osoba, która ma coś ciekawego do powiedzenia i chce się tym podzielić. Z drugiej strony jest to też taka pigułka, taki impuls do myślenia, który nie trwa długo. No bo zazwyczaj te wystąpienia są około 15 minut. Więc też jest to łatwa forma, żeby przynajmniej jednego takiego TEDxa sobie obejrzeć, zastanowić się i przesłuchać, jeśli oglądamy to w formie zdalnej. No i jeszcze kwestia Kwestia tego, że właśnie ludzie tam szkodzą naprawdę z różnymi pomysłami, z różnymi podejściami, i to potrafi bardzo przywietrzyć umysł, pokazać inny sposób myślenia na daną sprawę. I jeszcze do tego jedna rzecz. Bardzo często tedeksy są wykorzystywane przy nauce języka angielskiego, ponieważ ta platforma na social media, która jest dostępna, czy na YouTube, ona ma zarówno napisy, jak i dźwięk oryginalny, i moja praktyka mi pokazuje, że bardzo wielu lektorów języka angielskiego używa właśnie tych tedeksów po to, żeby poćwiczyć swój język, zrozumienie różnych treści, a przy okazji dać dodatkową wartość dla swoich kursantów. Więc bardzo dużo osób kojarzy TEDxa właśnie dzięki temu, że uczyła się języka angielskiego. To też jest właśnie bardzo ciekawe i bardzo myślę, Pożyteczne, ponieważ TEDx po angielsku to mhm. nie są tylko ci native speakerzy, mhm. ale to są ludzie, którzy mówią z najróżniejszymi akcentami tak i jest. często mówią nie stuprocentowo poprawnie, mhm. więc dla, dla kursanta jest to. Myślę też, takie otwierające. Mm -hmm, że, ośmielające, tak, że, że no można wystąpić i mm -hmm. można popełniać błędy, i być zrozumianym, i, i dostać y, owacje na przykład. Tak, że tutaj i to jest też fajne właśnie w tych podejściach, to bym powiedział jako piąty chyba punkt, że. Ym... Możesz podzielić się swoją wiedzą, nawet czy swoim podejściem, niekoniecznie w sposób perfekcyjny, tylko szczery. Taki, gdzie pokażesz swój punkt widzenia i możesz do tych pomysłów zapalić innych. I jest to tak powszechnie dostępne, tak bym to powiedziała. Plus, no już tutaj wspomnieliśmy o tym, że po, paru, po tych ponad 40 latach zmieniło się hasło. Jak długo trwa ten projekt, jak dużo ludzi go kojarzy przez to. No i tutaj jeszcze charakterystyczna kwestia, oprócz tej, tej krótkości, powiedzmy, tych około 15 minut, no to ta czerwona kropka, na której się stoi, którą jeśli, czyli ten dywan taki, który jest pewnym wyznacznikiem dla prelegenta czy prelegentki, w którym miejscu ma się ustawić, to jeszcze tak wizualnie jest taki moment zatrzymania, połączenia kropek ze sobą i ten czerwony kolor. Więc Ludzie widząc tą kropkę czy ten dywan, o Tedex, O Tedex jest u nas! Więc ta powszechność docierania z tymi treściami w różne części globu to jest, myślę, też dodatkowy taki czynnik, który sprawia, że format jest bardzo popularny. Ale dla ludzi, którzy występują na takim Tedeksie, to też jest. Pewnego rodzaju jakaś taka, nie wiem, poprzeczka, taki, mm -hmm. taka nobilitująca rzecz, nie? Mm -hmm. że, że wielu ludzi stawia sobie za taki punkt honoru. Nie? Tak, za marzenie decyzje, życia, nie? żeby wy <laughs> wystąpić. To prawda, bo pomimo tej powszechności, poprzez to, że jest tak duża znajomość tematu, bardzo wiele osób właśnie chciałoby wystąpić i w momencie, gdy w jakimś mieście odbywa się TEDx i jest nabór na osoby występujące, to tych zgłoszeń jest bardzo dużo. My w, przy TEDx Lublin, w momencie, w którym wróciliśmy po kilku latach przerwy i nasze social media nie były tak rozchulane, żeby docierały bardzo daleko, to i tak mieliśmy ponad chyba 53 zgłoszenia, a wystąpień 10. Więc selekcja chciał, nie chciał, też była. No dobra, no i co trzeba zrobić? Czym się trzeba wyróżnić, żeby jednak przychylne oko mm -hmm. y, szanownego jury <laughs> wybrało takiego mm -hmm. delikwenta prelegenta? No, tutaj nie będę się wypowiadać za inne TEDeksy, bo każdy z nich ma swoją ma możliwość podejmowania decyzji pod swoim kątem. U nas wyglądało to tak, że y, chcieliśmy i dowiadywaliśmy się o tym jak to, to, co dana osoba chce powiedzieć, będzie się łączyło właśnie z naszym hasłem przewodnim, czyli z przyspieszeniem. Bo jakby nie patrzeć, to jest taka informacja, czy to hasło przewodnie jest nam dane z góry przez tego głównego organizatora ze Stanów. A, czyli to nie wy wybieracie sami, tylko. Zaczy... I tak i nie, bo w momencie, gdy są osoby, które zgłaszają się do tego głównego organizatora, mówiąc, że chciałyby zrobić takie lokalne wydarzenie, dostają pulę haseł, które mogą sobie wybrać na dane. I tutaj nasi organizatorzy wybrali właśnie to spośród wielu, wielu innych, które były. Więc jak już wybraliśmy to, no to teraz bądźmy konsekwencji i pod tym kątem opowiadajmy. Dzielmy się tymi ideami w kontekście przyspieszenia. Więc pierwsze, pierwsza kwestia to była właśnie to, jak osoba, która się zgłasza, podejdzie do tematu przewodniego, które mamy. Druga kwestia to była to, czy jest to ktoś z naszego regionu, czy spoza Lublina, bo chcieliśmy mieć osoby takie i takie. Kolejna kwestia też płci. No, chcieliśmy mieć i kobiety, i mężczyzn, i mężczyzn, którzy będą występowali. Chcieliśmy mieć też różnorodność, czyli chcieliśmy mieć osoby, które mają już jakieś rozpoznawalność, jakąś rozpoznawalność i takie, które tej rozpoznawalności. Nie mają, albo są dopiero na początku drogi. Więc te wszystkie rzeczy braliśmy pod, pod uwagę. Oglądaliśmy też social media osób, które się zgłosiły. Chcieliśmy też zobaczyć, czy występowały gdzieś, co już mają ze sobą, żebyśmy też wiedzieli, na co możemy się ewentualnie nastawiać przy współpracy. Mm -hmm. No dobrze. No to wróćmy w takim razie do tematu trochę może podcastu. Mm -hmm. Jak Ty oceniasz taki TEDx a kreatywność? Jaka jest w ogóle relacja w tym wszystkim? Mm -hmm. Sam fakt tego, że mamy jedno hasło o dziesięciu prelegentów, którzy przychodzą z różnymi pomysłami, jak... Opowiedzieć o tym haśle, tu już jest moim zdaniem duże pole do tego, żebyśmy o kreatywności mówili. Poza tym, ograniczenia, o których mówiliśmy, czyli ten czas wystąpienia i ta przestrzeń do tego dywanu, to z jednej strony można potraktować jako ograniczenie, a z drugiej strony jako pewne wyzwanie, żeby zrobić coś trochę inaczej. Można tu się pobawić tą formą, podejściem. No, sam fakt powiedzenia o tym, co chce się powiedzieć, to też można przedstawić, w, no, sky is the limit. W tak różny sposób, że tutaj kolejny etap i aspekt kreatywności plus... No, dla nas, jako dla organizatorów, kwestia tego, jakie na przykład będą przerywniki artystyczne, co po czym będzie, w jakiej kolejności nawet wystąpią, co będzie dodatkowymi atrakcjami dla uczestników. Jak o tym będziemy mówić? No, myślę, że tutaj kreatywność goni kreatywność przy tym projekcie. Mhm, no dobrze, okej. Okay. Bardzo mi się podoba to, co mówisz. A powiedz mi tak osobiście ty sama, mhm. co zobaczyłaś w tej... No bo to ja, jako człowiek, który się zaangażował w to mm -hmm, mm -hmm. sporą ilością czasu i energii, co ty w tym widziałaś? Z jednej strony widziałam markę, i tutaj nie będę owijać w bawełnę, no, zajmuję się wystąpieniami publicznymi. W związku z tym też możliwość pokazania się przy tak znanej marce od strony osoby, która zajmuje się którymś z prelegentów, to był dla mnie po prostu dobry, dobry ruch biznesowy albo przedsiębiorczy. To była jedna kwestia. Druga kwestia uważam, że sam pomysł właśnie dzielenia tych idei czy pomysłów wartych rozpowszechniania według tej starszej wersji hasła przewodniego całego wydarzenia, to naprawdę ma moc. I nawet te śmieszne ręczniki, o których Wam tutaj opowiadałam, tych papierowych, naprawdę wiem, że mogą wpływać na czyjeś życie w większych albo w mniejszych kwestiach. I być częścią tej zmiany i na kogoś, na, na życie kogoś to jest coś, co mnie też pociągało. Poza tym, chciałam zobaczyć, jak wygląda deksy od kuchni. Chciałam zobaczyć, jak wygląda organizacja takiego eventu, z czym się łączy, zarówno pod kątem pracowania z różnymi osobami. Ale też pod kątem właśnie dobierania jakichś treści marketingowych, rozmawiania z potencjalnymi sponsorami, partnerami. To wszystko takie elementy biznesowe, które mnie też pociągały. No i kwestia, coś, co ja bardzo lubię, czyli pracy z różnymi ludźmi nad ich wystąpieniami. W momencie, gdy zgłaszałam się do TEDxa, nie wiedziałam z kim będę pracować i nad jakim konkretnie materiałem, ale byłam ciekawa osoby która pod moje skrzydła trafi i jak to wystąpienie nam będzie wyglądało. Więc to była kolejna rzecz, czyli po prostu moja ciekawość. Aha, ciekawość. Dobrze, no ciekawość ciekawością, ale Twój twórczy wkład, jakbyś podsumowała w to. Mhm. Mm Uważam, że był spory. Zarówno bo jeśli był, chodzi ja o naszą współpracę, tak nad twoim wystąpieniem i nad pewnymi wyzwaniami, które po drodze ci dawałam, jak również w kwestii treści, które pojawiały się na naszych social mediach, bo część publikacji, które były puszczane, wychodziły z tak zwanego spod tak zwanego mojego pióra, więc też możliwość sprawdzenia się tak marketingowo, plus część nagrań, rolek, które wychodziły w kontekście naszych partnerów i sponsorów, również w swoje pięć groszy przy tym miałam, spotykałam się z częścią z tych osób i ustalaliśmy, rozmawialiśmy, podpowiadałam, jak takie nagrania mogły wyglądać. Więc y, mojego zaangażowania było sporo, ale jednocześnie też satysfakcji z tego wszystkiego było sporo i nawet takiego, wiesz Robert, biegania po schodach w momencie wydarzenia. <śmiech> <śmiech> Za kulisami, na samą górę, y, dopilnowanie, czy tutaj jest to, co trzeba, czy tam, co było trzeba. Y, więc na różnych etapach różnie to zaangażowanie wyglądało, natomiast było duże. Natomiast cieszę się, że takie było, i ja chciałam w ten sposób w tym wydarzeniu wziąć y, udział, i uważam, że wyszło bardzo fajnie ze względu na mnie i na wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, więc y, zadanie spełnione. Mhm, tak, na pewno. <laughs> Jakbyś miała powiedzieć taką jedną rzecz, która no, jest dla ciebie taka super ważna w tym, co, mhm. co, co ci to dało. Bardzo lubiłam moment naszej współpracy w kontekście muzdżenia. A może w tak, a może inaczej. A może tutaj tak nazwiemy tą roślinkę, którą będziesz miał ze sobą, a może jednak inaczej. Nasze rozmowy w związku też z fotografią, czym, czym ty się dodatkowo zajmujesz. No ale kwestie od kulisowego zaglądania do, do działań i maczania w tym swoich palców te, te marketingowe i, i, i te rolki. No kurczę, to też dla mnie było ważne i fajne. I, I możliwość sprawdzenia się na tym polu, zobaczenia też, dowiedzenia się niektórych rzeczy, bo z niektórymi nie miałam do czynienia na, na takim wysokim poziomie. Więc no, no kurczę, no jednej ci nie wymienię. No. Dobra, no. ale co, krótko mówiąc, warto było? Warto. Warto. No to, no, to jest najważniejsze. Jak było, warto to zrobić jeszcze raz. Trzeba. <noise> tak jest. Już myślimy, już się przygotowujemy do kolejnego. Okej, okay, no to zostawmy tego TEDxa w spokoju. Ja zależałem do Twojego CV, i tam piszesz, że pracowałaś jako Scrum Master. Tak. Fioletowego pojęcia nie mam, co to znaczy. No, to jest taki koncept, który też przyszedł do nas z zachodu, ze Stanów i jest związany ściśle z branżą IT, chociaż rozprzestrzenił się na, też na inne branże. Chodziło o inne podejście do tworzenia projektów właśnie z tej branży. Inne podejście do osób, które biorą udział w tym projekcie, do dokumentacji, która w tym projekcie czy w tych projektach bywa. I pierwszą i najważniejszą taką rzeczą było to, że zobaczyli osoby, które stworzyły ruch Agile, zwinność, stwierdziły, że ten proces tworzenia oprogramowania, który jest, nie jest adekwatny do rzeczywistości, która nas otacza. Dobrze by było coś zmienić. Tak na, na, się... czym, przepraszam, na czym ta nieadekwatność polega na przykład? Y -y. Polegało na tym, że metoda, która była wtedy, podejście do projektów była używana, nazywa się waterfall, czyli wodospad. I wygląda w ten sposób, że najpierw zbiera się grono ludzi, którzy są zaangażowani w dany projekt, którzy chcą na niego dać kasę i ci, którzy chcą go wykonać. Zbierają się i radzą. Radzą jak ten projekt będzie wyglądał, co tam będzie się działo. Na przykład chcą zbudować aplikację webową. No, i zastanawiają się, planują, dogadują, i to ma, powiedzmy, jest wszystko opisane w dokumentacji, która no, w tomy można by było pójść, bo najdrobniejsze rzeczy są rozpatrywane. No i później zaczyna się praca. Praca trwa i trwa i trwa, bo to zazwyczaj nie są projekty, które się kończą jednego dnia, no, a rzeczywistość się zmienia. No i osoby, które podjęły tą decyzję, jak ma wyglądać aplikacja, na przykład trzy lata temu. Wtedy na swoją wiedzę, którą miały, podjęły najlepszą decyzję, jaką miały. No ale zmienił się świat, na przykład, doszła jakaś możliwość, której nie było wcześniej. Nie mieliśmy wcześniej smartfonów, teraz mamy. Dobrze by było to uwzględnić w tym zamyśle, które mieliśmy, ale nie było na to do końca przestrzeni, żeby takie zmiany wprowadzać, więc wyglądało to w ten sposób, że jakoś co na co się umówiliśmy? To zrobiliśmy, pomimo tego, że świat poszedł do przodu, i w związku z tym klient zostawał z na przykład aplikacją, która nie jest już taka użyteczna, funkcjonalna, nie zawiera części rzeczy, które są teraz bardzo popularne. Więc stwierdzono, że trzeba wprowadzić tutaj jakiś tak zwany update, czyli robić takie przystanki na sprawdzanie. Czy coś się nie zmieniło? Czy nie warto by było podejść do jednego zagadnienia inaczej? Czy może trzeba by było wziąć pod uwagę nowy czynnik, którego nie braliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, a teraz się objawił? I tym sposobem, z takiego podejścia właśnie planujemy, wykonujemy, dostarczamy i niekoniecznie jesteśmy zadowoleni. Przeszliśmy do podejścia: OK, planujemy. Ale na mały etap, nie na całą pracę, tylko na jakiś kawałek tej pracy. Potem się spotykamy i przegadujemy, czy ten kierunek, który sobie zaplanowaliśmy, taki ogólny bardzo, czy on jest dalej aktualny. Jeśli jest aktualny, to robimy kolejny krok. Jeśli nie jest aktualny, to wprowadzamy zmiany. I tak y, przeszło to właśnie w taką zwinność i stąd ta, to podejście agile, a zatem łączy się też cała hmm, taka struktura, jak podejść do projektu. Y, y, Budowanego w IT i jedną z osób, które w tym procesie biorą udział, jest właśnie Scrum Master. To jest taka osoba, która pomaga. Zachować te dobre standardy, które zostały wytyczone, dba też o, o zespół, o komunikację w tym zespole, ale dba też o połączenie między osobami, które robią daną aplikację, na przykład, a tymi, które zleciły robienie tej aplikacji, bo często to też było tak, że te osoby zlecające pojawiały się na początku i na samym końcu procesu, nie było ich w środku. Więc gdy programista miał jakieś pytanie, to nie miał komu je zadać. No i teraz tutaj ta zmiana polegała również na tym, że było komu to pytanie zadać, bo taki klient miał być dostępny też podczas dziania się tworzenia tej aplikacji. Właśnie ja byłam takim skramasterem, to po tłumacząc z angielskiego na polski, to byłby mistrz młyna, Aha. ponieważ ten, ten skram to jest odniesienie i ten młyn to jest odniesienie do jednej z figur w rugby bodajże. Mhm, tak. to, to ją tak, widać tak, na tak, zdjęciach, tak. Zawodnicy trz, stoją w kole, twarzami zwróceni do siebie, są trochę w takim pochyleniu i trzymają się za barki i później tam zagrzewają się do, do, do działania po to, żeby później zacząć y, grę. I chodziło właśnie tutaj o taką zespołowe podejście do, do tworzenia tego, em, tego projektu informatycznego. Aha, czyli taki człowiek, krótko mówiąc, jak coś nie pójdzie, to jest na kogo zwalić. Nie? To jest bardziej taki człowiek, który jak ma projekt problemy po drodze, albo ludzie w tym projekcie mają problemy po drodze, to Pomaga im te problemy rozwiązać na bieżąco, żeby one się nie nawarstwiały, i dzięki temu em, rozwiązywaniu tych problemów czy wyzwań na bieżąco y, projekt szybciej i efektywniej po, 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 posuwa się do przodu, a przy tym też dba. Nie tylko o wynik tej pracy, chociaż on jest bardzo ważny, ale dba też o relacje, które się w tym projekcie tworzą, po to, że jeśli relacje są na dobrym poziomie, to i projekt też idzie szybciej. Więc tutaj też kwestia zwrócenia oczu nie tylko na sam wytwór, ale i też na osoby, które coś ze sobą robią. Mhm. No, kiedy myślimy o. IT, no to mhm. zwykle myślimy, że to nerdy takie siedzą gdzieś tam przy komputerach. No mhm. Jak w ogóle z kreatywnością w branży IT, Twoim zdaniem, jest? Jest ta kreatywność też bardzo duża i jednocześnie potrafi być bardzo mała. Paradoks polega na tym, że w momencie, gdy mamy do stworzenia jakąś funkcjonalność. To tą funkcjonalność możemy stworzyć na bardzo wiele sposobów, czyli dojście do jakiegoś rezultatu yy, możemy przewidzieć, zrobić w tyle. Różnych kierunków, że tutaj ta kreatywność jest bardzo duża. Z drugiej strony, pewne rzeczy nie warto, tak jak to się mówi, odkrywać koła na nowo. W niektórych rzeczach nie warto już tego robić, bo już są tak optymalne sposoby tworzenia czegoś opracowane, że no bez sensu siedzieć, myśleć, jak to by zrobić inaczej, skoro można pójść tym już schematem, który jest sprawdzony. Więc bywają takie momenty. Kiedy tej kreatywności i zastanawiania się, jak podejść do tematu, albo jeszcze lepiej, jak podejść do błędu, który w danej aplikacji na przykład został odkryty, tutaj pole do kreatywności potrafi być olbrzymie. A jednocześnie w tych sytuacjach, w których nie trzeba sobie życie komplikować, to z tej kreatywności, bym tak powiedziała, się rezygnuje świadomie po to, żeby już pójść tym utartym schematem, który jednak da nam szybszy rezultat tego, co potrzebujemy. No tak, i y, to jest to skąd ty, że tak powiem, pochodzisz, mm -hmm. wychodzisz i, tak. i jak w ogóle do wystąpień publicznych do, doszło, do skąd tego. to się wzięło mm -hmm. w ogóle, jaki jest związek. Tutaj przyczynowy, nie wiem, <noise> skutkowy, czy jakiś inny, przypadkowy, no, może. No tak, jest, jest przyczynowy. Na tej zasadzie, że jak wspomnianym Scramasterem byłam w jednej firmie i tam byłam takim Scramasterem samoukiem. I w którymś momencie miałam niedosyt tego, że chciałabym zobaczyć, jak to wygląda w innych firmach. I chciałam trafić do takiej firmy, w której już yy, ta rola jest taka bardziej okrzepła, żebym mogła podpatrzeć. I trafiłam tak na jakiś czas do działu raportowania. I w międzyczasie w tym dziale raportowania okazało się, że dobrze by było, żeby pomóc działowi HR, który głównie zajmuje się rekrutacją, ale coraz częściej też pomaga pracownikom się szkolić. I tak z osoby, która zajmowała się raportowaniem, zaczęłam być osobą, która zajmuje się szkoleniami. My sobie kurczę: My mamy tak dużo fajnych ludzi na pokładzie, specjalistów z tak dużą wiedzą, a robimy szkolenia na zewnątrz. Może dobrze by było również podzielić się tą wiedzą w środku w firmie. I zaczęłam proponować, żebyśmy przed tam wydarzeniem głównym. Spotykali się, nazwałam to na rozgrzewkach, czyli na takich spotkaniach mniej więcej tydzień wcześniej, gdzie oni będą mówić to, co planują powiedzieć na żywo, żebym ja mogła im coś podpowiedzieć. I tych spotkań, ich wyników, byli z, z ich wyników byliśmy zadowoleni, tak to nazwę, we troje. Czyli ja byłam zadowolona, bo czułam, że taka osoba jest zaopiekowana, a przez to kolejne osoby będą chciały przyjść. Ta osoba była zaopiekowana i jednocześnie czuła, że wystąpienie jest lepsze dzięki moim podpowiedziom i uwagom. Szczególnie, że jeszcze staram się za każdym razem na takie spotkanie zaprosić osobę, która w danej temacie merytorycznie siedzi. Więc nie tylko w takim kontekście struktury, poprawności, Podejścia, ale też może coś podpowiedzieć w kontekście wiedzy, którą dana osoba się dzieli. No i firma była zadowolona, bo uruchomiliśmy też naszych pracowników, podzieliliśmy się wiedzą i robiliśmy to i robimy nadal w sposób bardzo wspierający i profesjonalny. Coraz bardziej się w tym odnajdywałam i widziałam, że to ma sens. Od początku miałam takie założenie, że chcę bardzo zwracać uwagę na dwie strony medalu. Czyli żeby osoba, która mówi, czuła się komfortowo z tym, co mówi i jak mówi, i żeby mogła wykorzystywać swoje atuty, jak również, żeby słuchacze dostawali korzyść. To się rozwijało coraz bardziej. Zainteresowanie też osób, które chciały występować było coraz większe, więc ja coraz więcej czasu w swoich działaniach, w wydziale dedykowałam tej przestrzeni i od dwóch lat, co najmniej, zajmuje się na pełen etat w tej firmie właśnie organizacją i pomaganiem osób osobom z niej do przygotowania się do wystąpień publicznych. Mm -hmm. no, no wystąpienia publiczne, wystąpienia publiczne, tak manipulujemy tym tą frazą, tak, ale co to mm -hmm. znaczy w ogóle, co się kryje pod taką frazą wystąpienia publiczne? No to też już mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia i praktyki. Wcześniej też myślałam o wystąpieniach publicznych jako o albo wielkiej scenie, albo zdalnym wydarzeniu dla większej liczby osób. Natomiast z biegiem czasu zaczęłam to pojęcie rozszerzać o po prostu komunikację jakiejś osoby do innych osób lub też jednej. W momencie, gdy mamy w tym jakiś cel, bo chcemy na przykład podzielić się swoją wiedzą, albo chcemy biznesowo coś dla siebie zrobić. Więc teraz rozszerzam to pojęcie wystąpień i mówię o nich mniej. Albo bardziej publiczne. I tak, taka rozmowa, jak my mamy teraz, to jest wystąpienie publiczne. Rozmowa z klientem przez telefon, to moim zdaniem również jest wystąpienie publiczne. I ja mam jakiś cel w tej rozmowie yy, i mówię do kogoś, żeby ten cel uzyskać, a ta osoba mnie słucha, żeby coś z tej rozmowy też dla siebie wynieść. Więc yy, kwestia rozmowy przez telefon z klientem, kwestia przedstawienia się. Powiedzenia, czym się zajmuję, czy to w kontekście pracy, bo doszłam gdzieś, albo ktoś doszedł do mojego zespołu i teraz się przedstawiamy, czy w to w kontekście takiej, że mijam się z dawnym znajomym na ulicy i opowiadam o sobie, bo możemy stać się partnerami biznesowymi. Więc dla mnie te wystąpienia publiczne teraz naprawdę rozciągnęły się na wiele różnych sytuacji naszego życia, w których. Po prostu się ze sobą komunikujemy. Mhm. No i dlaczego to jest ważne, żeby taką umiejętność posiadać dzisiaj? No, znowu patrzę na to przez pryzmat biznesu. Jeśli chcemy ten swój biznes pokazywać szerzej, chcemy docierać do kolejnych osób, no to możemy oczywiście robić, robić to pisząc. No ale patrząc też na media społecznościowe, bardzo duży wpływ mają teraz różnego rodzaju nagrania. I to zarówno w kontekście takich krótkich form rolek na TikToku, Facebooku czy Instagramie, ale też tych dłuższych live'ów, podcastów. No ile my teraz mamy podcastów? Ile osób ze sobą rozmawia w taki sposób, żeby też inne osoby słuchały tego, o czym mówimy. Nawet to, co my robimy teraz. Więc dobrze jest robić to skutecznie i efektywnie. No bo my możemy sobie gadać przez cztery. Dni, i już oboje będziemy zmęczeni, i osoby, które nas słuchają, również, a możemy to zrobić w sposób bardziej skondensowany, ustrukturyzowany, tak żebyśmy my byli zadowoleni z efektu i żeby osoby, które nas słuchały, dostały wartość, żeby ten czas. Bo to jest teraz waluta bardzo cenna, żeby ten czas dedykowany na dane działanie po prostu nam się zwrócił albo opłacał. Dlatego warto robić to w sposób właśnie skuteczny i efektywny, a nie chaotyczny. Plus jeszcze jedna kwestia. Ludzie często boją się wystąpień, tych mniej lub bardziej publicznych, boją się mówić do innych. Jest to dla nich forma oceny, sprawdzenia się, wychodzenia ze strefy komfortu, lęku. I z jednej strony czujemy tak biznesowo, że dobrze by było. A z drugiej strony mamy blokady. Więc warto też się tym blokadom przyjrzeć, z nimi podziałać, po to właśnie, żeby ten swój biznes wznieść na wyższy poziom, albo mamy w sobie bardzo dużo wiedzy. Wiedzy, która mogłaby się przydać innym osobom, takim, które na przykład jeszcze nie dotarły do tego poziomu, na którym my jesteśmy. No i to tak, jakbyśmy tak biblijnie chowali tą wiedzę pod korcem, jeśli in z innymi się nie dzielimy. No więc podzielmy się. Taką mam refleksję, że w Stanach ta kultura wystąpień publicznych, czy nawet przemysł pewien uczenia mhm. ludzi wystąpień publicznych to jest dojrzała historia. A jak to w Polsce wygląda? Trudno mi do końca odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo nie mam takiego rozpoznania rynku, nie robiłam takiego porównania. Natomiast to, co, z czego myślę, że dużo osób zdaje sobie sprawę, to w kontekście polityków. Myślę, że tutaj często gdzieś to do, do nas dochodzą takie kwestie, że politycy w Stanach przygotowują się bardzo do swoich publicznych wystąpień, że mają specjalne osoby, które ich do tego uczą, że uczą się swoich wystąpień na pamięć, uczą się jak któreś słowo podkreślić, żeby wywołać efekt, który jest dla nich korzystny i zamierzony. I w tym kontekście u nas politycy też z takiego typu wsparcia korzystają. Wiem, że był swego czasu dość głośny pan, który pomagał w wystąpieniach politykom i robił to w sposób dla niektórych kontrowersyjny. Um. I też osoby, które są w firmach na takich zarządczych stanowiskach, menadżerowie, dyrektorzy, oni też czuli potrzebę, żeby zadbać o ten sposób komunikowania się z sobą i z pracownikami i mówienia też o swoim biznesie szeroko, plus wszelkiego rodzaju konferencje branżowe. Myślę, że to są takie obszary czy, czy tacy no, środowiska, w których te wystąpienia publiczne były. Coraz bardziej popularne w tym kontekście przygotowywanie się do nich, żeby one były atrakcyjne, żeby słuchacze chcieli słuchać, żeby wywołać jakiś efekt. I teraz bym powiedziała, że z salonów pod Strzechy zeszło wraz z rozwojem internetu, wraz z pandemią, w której spędzaliśmy tak dużo czasu w internecie, bo to było nasze okno na świat, gdzie zaczęliśmy też nagrywać z domów. Gdzie sprzęt, komputery, normalne laptopy, kupienie jakiegoś głośnika, znaczy nie głośnika mikrofonu, okazało się tak bardzo dostępne szeroko, że coraz więcej ludzi. Po pierwsze, zaczęło widzieć duży potencjał mówienia, nagrywania rolek. Chciało i czuło też potrzebę dzielenia się, posiadania takiego kontaktu z odbiorcą, plus właśnie ta, ta, może kiedyś przepaść technologiczna, gdzie tylko telewizja i radio, teraz możemy sobie telewizję i radio zrobić u siebie w domu na stole, tak jak my to robimy w tym momencie. Więc te wszystkie czynniki sprawiły, że coraz więcej osób. Takich, tak bym to nazwała, zwykłych. Zaczęła yy, widzieć korzyść w tym, że kurczę, ja mogę nagrywać, no ale jak mogę nagrywać, to dobrze by było robić to tak, żeby ludzie chcieli to oglądać. Więc jak mam to zrobić tak, żeby ludzie chcieli to oglądać albo słuchać, to może poszukam kogoś, kto mi w tym pomoże. Ale jeszcze była na początku taka obiekcja, hmm, ale to pewnie miliony monet będzie kosztowało. Taki specjalista od wystąpień, to jak on sobie tam zaśpiewa, to mnie na to w ogóle nie będzie stać. I się tutaj okazało, że tak nie jest, że jest stać, że nas, tak to teraz ujmę grupowo, nas osób, które są w stanie pomagać przy wystąpieniach publicznych, jest naprawdę duża, duże grono i że również się specjalizujemy w różnych. Wystąpieniach. Mnie samo zaskoczyło, jak się dowiedziałam, że są osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie przygotowywaniem innych do wygłaszania toastów podczas różnego rodzaju uroczystości, na przykład ślubnych. Nie zdawałam sobie sprawy, że w Polsce też to już funkcjonuje. Więc salony nas pod strzechy, dostępność technologiczna, potrzeba i chęć sprawiły, że wystąpienia i zajmowanie się nimi jest tak bardzo na wyciągnięcie ręki. I taka osoba, nie wiem, mówca publiczny, to w ogóle może, można powiedzieć, że to jest zawód? Są tacy ludzie, którzy po prostu zawodowo są mówcą publicznym? Jak najbardziej. Są osoby, które taki zawód mają, a w dodatku jeszcze dok dokładają sobie coś do tego. Często są to osoby, które prowadzą konferancjerkę. No i tutaj daleko nie musimy szukać. Myślę, że jak powiem nazwisko Tomasz Kamel albo Marcin Prokop, to dużo osób będzie kojarzyło te, tych dwóch panów, zarówno z telewizji, jak i mogli doświadczyć już wystąpień właśnie tych osób podczas różnego rodzaju na przykład imprez branżowych. Często też takie osoby prowadzą własne szkolenia. Najczęściej są to szkolenia motywacyjne, ale też coraz częściej są to szkolenia właśnie pod kątem tego, jak występować publicznie. Więc um... I to jest kompetencja przyszłości, bo takie też powstaje takie modne ostatnio mm -hmm. jest kompetencje w przyszłości, Twoim zdaniem, to jest jedna z takich kompetencji? Wystąpienia publiczne? No, gdybym nie była tego zdania, to pewnie bym nie szła w tym kierunku, ale tak swoją drogą ogólnie mówienie, mówienie tak, żeby to miało sens i żeby osiągać ten cel, który zamówieniem mamy, to jest kompetencja przyszłości, teraźniejszości, przeszłości. Mówienie, docieranie i komunikowanie się z drugim człowiekiem, to jest coś, co. co jest dla nas bardzo charakterystyczna, a w dobie jeszcze sztucznej inteligencji może tym bardziej, więc no właśnie, to chyba nie jest coś, co sztuczna inteligencja zastąpi kiedykolwiek jednak. Oj, niestety jest. Na nie, tej... no, chyba jednak no. wyczu wyczujemy to. Powiem ci, że tak jak widziałam już niektóre filmy, które pokazują, jak um, sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć, wygenerować obraz, wygenerować dźwięk w momencie, gdy takie, taka osoba nie powiedziała tego, nie wyglądała tak, nie była tam. Gdy my możemy w sztucznej inteligencji wrzucić skrypt tego, co ma ten wygenerowany obraz powiedzieć, to da się niestety już na tym etapie naszego rozwoju pójść w sztuczność, taką, że my się nawet nie zawsze zorientujemy, że to nie jest prawdziwy człowiek, albo nie ten konkretny nie to powiedział. Niemniej jednak cały czas zostajemy jeszcze w sferze oprócz internetu. W w sferze rzeczywistych spotkań, gdzie widzimy tego człowieka, z tego, tego klienta czy tą osobę, z którą rozmawiamy, jesteśmy na konferencji, na networkingu, i tam ten, ta swoboda, pewność siebie i umiejętność mówienia na pewno będzie nas bardzo wspierała, czy to w budowaniu swojej marki, czy to w opowiadaniu o tym, czym się zajmujemy, jaki mamy produkt czy usługę. Mm -hmm. Tak, no i powiedz mi, do takich wystąpień publicznych, to trzeba mieć talent, czy to jednak tylko praca i już. Z mojego punktu widzenia dobrze jest mieć pewne predyspozycje. No bo łatwiej no jakie, wtedy osiągniemy. Jakie to, są, jakie to są takie cechy, które trzeba mieć, mhm. bez których się nie da? Może nie tyle, że się nie da, no ale na przykład, jeśli ktoś ma wadę wymowy, mhm. to będzie tej osobie trudniej, bo będzie potrzebowało popracować nad tym, żeby mówić wyraźnie, a oprócz tego nad strukturą wypowiedzi, nad sposobem, nad mimiką, nad gestami, więc będzie miała po prostu więcej pracy. Osoby, które mają na przykład dobry, miły głos, głęboki, ciepły, na pewno też im będzie łatwiej. I już z samego pierwszego słowa potrafią nas tak zjednać, że czasami nawet książkę kucharską mogą nam czytać albo instrukcję obsługi, a my i tak będziemy chcieli ich słuchać. A są osoby, które niestety mają na przykład taki głos zgrzytliwy, piskliwy, więc one znowu dobrze by było, żeby trochę popracowały nad tembrem, a później nad tymi wszystkimi kwestiami, które jeszcze się wiążą. Więc y, na przykład moje gadulstwo. I to, że jestem molem książkowym, że wchłonęłam sporą ilość słów i słownika, sprawia, że mam pewną predyspozycję i łatwość do mówienia, która mi pomaga przy wystąpieniach publicznych. Bez tego, bez tej ilości książek, też dałabym radę, po prostu bym mówiła pewnie prostszym językiem, ale teraz ta, ten słownik mnie niesie. W związku z tym te predyspozycje mogą być takie biologiczne, naturalne, mogą mieć też takie, że po prostu niektórzy ludzie są tacy mili, Sympatyczni, cokolwiek nie zrobią, wyjdą, uśmiechną się i my już ich lubimy, i oni też będą mieli łatwiej w momencie, gdy będą mówili do innych. Są ludzie, którzy uwielbiają innych ludzi, uwielbiają z nimi kontakt i oni to wręcz będą się tam pali drzwiami i oknami do tego, żeby w takich sytuacjach wystąpić. Lubią być na świeczniku, a są osoby, które wolą jednak być wycofane i dla nich to wyjście ze strefy komfortu, podzielenie się swoją wiedzą będzie jednak trochę większym wyzwaniem. Więc to jest. Wielopłaszczyznowe podejście. Moim zdaniem, są osoby, które nie powinny iść w tym kierunku, bo to będzie zbyt duży koszt i wysiłek dla nich z jakiegokolwiek powodu. Są osoby takie, które wydaje im się, że się nie nadają, a najczęściej to im się wydaje, i też bardzo serdecznie zachęcam, żeby jednak spróbowały. I są osoby takie, które. W mig załapią o co w tych wystąpieniach chodzi i później będą już brylowały na większych lub mniejszych scenach. Powiedziałaś coś, co zastanowiło mnie, bo mówiłaś, żeby popracować nad tembrem głosu. I my przeważnie myślimy, że jak mamy swój głos, to mamy swój głos i już. Mhm. Ale jak można nad tembrem głosu pracować? Co to w ogóle znaczy? Tutaj nie jestem akurat specjalistką od tego typu kwestii, ale jest możliwość na przykład obniżenia takiego bardzo wysokiego głosu o, kilku, o kilka tonów. Na to są odpowiednie ćwiczenia strun głosowych, przepływu powietrza. Ja wiem, że takie rzeczy istnieją, natomiast się w tym nie specjalizuję a jednocześnie też byłam, e, może świadkiem, to może jest dużo powiedziane, ale nawet kwestia z naszego polskiego mam talent kilka lat temu. M, był chłopak, bodajże on m, miał, robił jakieś takie sztuczki z m, piłką nożną. I mówił bardzo takim wysokim, skrzykliwym wręcz głosem. No, niestety, tak to ujmę słowa niemęskim. I po jakimś czasie był powrót do tych osób, które były ciekawe w, w tym wystąpieniu czy w tym programie, i on ponownie się pojawił i już mówił o wiele głębszym, niższym i bardziej przyjemnym dla ucha głosem. I sam na wizji powiedział, że zawdzięcza to właśnie e, ćwiczeniom nad sposobem mówienia przepływem powietrza i więc wiem, że się da. Nie mhm. specjalizuję się, nie wiem więcej na czym to polega, ale wiem, że się da. Okej, okay. no to jest istotna wiadomość, to już można sobie wygooglać jak. Tak jest, dokładnie. Dzisiaj to nie jest problem. Dotknęłaś trochę tego, bo to się wiąże z kreowaniem marki osobistej. W jaki sposób można kreować markę osobistą z pomocą wystąpień? No, możemy mówić to, co nas wspiera i tak, jak chcemy, żeby było powiedziane. Po pierwsze, przejmujemy kontrolę nad tym, w jaki sposób nas ludzie słyszą i widzą, bo mówimy to, co chcemy, żeby było powiedziane. I teraz nie chodzi mi o żadną taką manipulacyjną, manipulacyjny aspekt tego podejścia. Tylko jeśli my wiemy, co jest silną stroną naszej marki. To możemy o tej silnej stronie powiedzieć na przykład poprzez historię relacji z jakimś klientem. I opowiadając tą historię w taki angażujący sposób, jeśli ta historia jeszcze oddaje pewien, no dość często powielany schemat wśród naszych relacji z klientem, to kolejni klienci usłyszawszy tę opowieść mogą stwierdzić o kurczę, to jest o mnie, ja też mam ten problem albo to wyzwanie, a ta osoba mi mówi, jak rozwiązała to z innym człowiekiem, więc przyjdę do niej, skorzystam z tego, co oferuje. Poza tym lubimy nawiązywać relacje biznesowe, na przykład z osobami, które są pewne siebie, które czujemy, że mają wiedzę, które, którym czujemy, że możemy zaufać, które wzbudzają w nas sympatię. W związku z tym, jeśli osoba, która chce opowiedzieć o swoim produkcie, usłudze, o swojej marce, jest tego świadoma, to może też pod tym kątem mówić, może mówić też. To rzeczy, które dla jego odbiorców są ważne, i mówić to w taki sposób, żeby ten odbiorca się zatrzymał i żeby Czuł, że chce nawiązać daną relację biznesową. Więc tutaj kreowanie, no mówimy o tym, że słowem kreujemy rzeczywistość i możemy właśnie wykreować to, jak chcemy być odbierani, jakie wrażenie chcemy po sobie zostawiać, co jest dla nas ważne, możemy powiedzieć, jakie mamy wartości i przez to trafić do tych osób, na których nam zależy, z którymi chcemy robić biznes. Ale tutaj myślę, że ważne jest, żeby pamiętać o tym, że to też musi być autentyczne, że to nie, można, nie tak. może być tak, że my kreujemy markę i to jest zupełnie coś innego niż to, kim jesteśmy, nie? Tak, ja też się z Tobą zgadzam i w swojej pracy też bardzo to podkreślam, że kreowanie, czyli pewne stwarzanie, nieko, nie, w moim odczuciu wcale nie wiąże się z Robieniem siebie inaczej albo z dostosowywaniem się do pewnych standardów, bardziej do odkrycia tego, jacy jesteśmy i mówienia przez ten pryzmat, bo jednak mamy w sobie w, w, w taki często czujnik autentyczności. I w momencie, gdy słuchamy jakiejś osobie, nawet gdy ona mówi, Porywająco, wygląda pięknie, zachowuje się pięknie, to coś nam tam nie zgrzyta. Coś jednak jest tak, że jakbyśmy mieli podjąć decyzję, czy wchodzimy w jakąś relację z tą osobą, czy nie, to stwierdzimy, że no jednak no, nie wejdziemy. I moim zdaniem ten taki dzwonek w głowie, czy taka myśl najczęściej może być właśnie spowodowana tym, że ta osoba jest bardzo dobrze przygotowana ale nieautentyczna, niespójna ze sobą. Yy, wyuczyła się na przykład pewnych kwestii. Wie, że jeśli zacznie się od dowcipu, to ludzie się roześmieją i będzie to dobrze zrobi dla wystąpienia, ale robi to dlatego, że musia ten dowcip na przykład samą ją nie śmieszy. Yy, więc tutaj w moim odczuciu jak najbardziej kreowanie yy, to coś bardzo pozytywnego, ale żeby to kreowanie miało swoją moc, to trzeba być przy tym autentyczny i spójny ze sobą, bo wtedy ten nasz czujnik właśnie autentyczności i spójności jako odbiorców nie rozbibczy się, tylko nam wręcz podpowie: no tak, może nie było idealnie, a nawet w sumie dobrze, że nie było idealnie, bo taki ludzki jest bardziej ten, ten mówca. I ja mam ochotę nawiązać z nim jakąś relację albo zacząć go śledzić w social mediach, bo przecież to też może być jakiś pierwszy krok. Mhm, tak, dobrze. To teraz skoro o marce, no to jubiler wystąpień publicznych to twoja marka, którą, ty, marka. którą ty budujesz, tworzysz, kreujesz. Tak. I sformułowanie też moje i, i, i mam w moim własnym odczuciu też kreatywne, Wiąże się to z jednej strony z tym, że w momencie, gdy podjęłam, znaczy szukałam, co mogę robić na, swoim, na swoich zasadach, w swojej własnej działalności, stwierdziłam, że mogę robić właśnie to samo, co na etacie, czyli pomagać innym przygotować się do różnego rodzaju mniej lub bardziej publicznych wystąpień. To dobrze by było jakoś siebie określić, ale takie słowa jak trener, mentor, nauczyciel nie do końca się w tym odnajdywałam. I tak w poszukiwaniu takiego określenia siebie y, przyszło mi z pomocą moje hobby, czyli robienie y, y, takich drobnych rzeczy biżuteryjnych z żywicy epoksydowej UV. I podczas właśnie takiego procesu tworzenia biżuterii, gdzie jest moment, kiedy ja ten stworzony przez, se, przez siebie kawałek żywicy m, potrzebuję obrobić, przeszlifować, oszlifować różnymi tam specyfikami, na przykład dodać blasku, siedząc nad taką jedną częścią, stwierdziłam, że to jest w sumie właśnie to, co ja robię z osobami, z którymi pracuję, czyli szlifuję ich wystąpienie, szlifuję sposób ich komunikacji. I poniekąd też szlifuje ich, ich podejście. No i dodaje blasku, żeby lepiej wyglądali, czuli się, żeby ten potencjał, który w środku w nich jest, żeby mógł błyszczeć w tym momencie, w którym um, właśnie mówią. Więc um, ten, ten jubiler, um, przyszedł do mnie ta nazwa w połączeniu z wystąpieniami publicznymi, przyszła do mnie podczas Hobby B. Bardzo się też z tym utożsamiam na wielu poziomach, bo moja wizja jubilera jest taka, że to jest osoba, która siedzi sobie w jakimś takim oddzielnym pokoju na zapleczu i tam zajmuje się tymi klejnotami, które do, do niego trafiają, a później wystawia je w gablotce, i to nie on błyszczy w sklepie samym, on jest tam gdzieś z boku, to te osoby, te klejnoty błyszczą. I ja też swoją rolę właśnie tak upatruję, że jestem z tyłu, ja jestem na zapleczu, ja pomagam, żeby to, ta osoba błyszczała i żeby się dobrze czuła z tym, co mówi i żeby te osoby, które słuchają, widziały w tym wartość, więc to bycie takie z tyłu też do mnie bardzo, bardzo, przemawia. No i no co tu będę ukrywać? Dobrze mi to robi marketingowo. No bo jest to jednak niestandardowa fraza. Czasami potrafi ludzi zatrzymać i się zaczęłam zastanawiać, że to połączenie jest takie no, niespotykane, więc co się za tym kryje. No, miałam też sytuację, że jakaś yy, osoba stwierdziła, że kurczę, odzywa się do mnie jubiler? Co ta kobieta ode mnie chce? A później, a, jubiler wystąpień publicznych. No dobra, to już teraz rozumiem, dlaczego się odzywasz. Więc potrafi też być pewnym zaskoczeniem yy, dla, dla moich rozmówców albo dla osób, które się pierwszy raz z tym spotykają, a ja ją bardzo lubię. No tak, jubiler to też przecież twórca jest. Dokładnie. Ale myślę, że tu jest też trochę inny wymiar, bo to nie chodzi tylko o polerowanie i to, żeby się coś świeciło, bo przecież jubiler tworząc. Jakiś klej, no, no klej na, 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 na cokolwiek, jakiś, jakąś biżuterię też mhm. musi zadbać o to, żeby to była konstrukcja odpowiednia, żeby to się zaraz nie rozleciało albo żeby komuś krzywdy nie zrobiło, więc tu ja mogę powiedzieć, że ty też potrafisz to zrobić. Tak, w dodatku, tak jak zostajemy przy, tym, przy tej metaforze biżuteryjnej, może tutaj kojarzą nasi słuchacze i te robercie, ten moment w szlifowania czy obrabiania diamentów czy innych klejnotów. Trzeba wiedzieć, gdzie młoteczkiem uderzyć, żeby ten klejnot został klejnotem, a nie kubką popiołu czy drobinek. W związku z tym też kwestia tego, żeby zobaczyć nad czym można pracować co jest taką wspierającą wspierającym aspektem w danej osobie czy w, w mówieniu a yy, i to podnieść a co jest pewnym wyzwaniem z którym dobrze by było sobie poradzić, albo przynajmniej mieć świadomość, że gdzieś tam ten słabszy punkt jest, więc nie wyciągamy go na plan pierwszy. Więc, tak, jest tutaj o wiele więcej te, tego jubilera w tym, w tym moim podejściu, i dlatego tak bardzo go lubię, i tak, tak podkreślam, że to jest takie wielopłaszczyznowe sformułowanie. proszę Cię, żebyś zdradziła trochę ten swój warsztat, bo mm -hmm. jak zaczynasz pracować z, powiedzmy, klientem, tak to nazwijmy. Mm -hmm. No tak, klientem. Z klientem. Mm -hmm. To powiedz, masz ustalony, określony jakiś schemat postępowania, mm -hmm. czy to jest po prostu na czuja, a za każdym razem inaczej? No i tutaj bym powiedziała i tak, i tak. Na tej zasadzie, że to y zależy, jak nawet, każdy każdy nawet... ekspert. To y zależy. Oj kurczę, to ja powiem, to zależy, żeby brzmieć jak ekspert, ale nie, tutaj chodziło mi o Inny aspekt. Chodziło mi o to, że moja praktyka i doświadczenie pokazuje mi, że są pewne kwestie, które często się powtarzają u osób, które chcą zacząć pracować nad swoimi wystąpieniami i że tych kwestii warto dotknąć z jakimkolwiek klientem, który do mnie przychodzi. Ale z drugiej strony. Z każdym klientem prowadzę najpierw rozmowę taką na wybadanie, gdzie rozmawiam o potrzebach, o celu, o tym, dlaczego w ogóle chcę się zająć tym tematem. I później na tej podstawie planuję, w zależności też od pakietu, który klient tutaj, na które się zdecyduje. Ale teraz, na przykład, mówię o tym największym aktualnie, czyli o procesie rozwojowym. To jest 10 spotkań. I przy takim procesie rozwojowym i przy takiej współpracy, jaką my mieliśmy przy TEDxie, ja się zastanawiałam, co po. Znając już chociaż troszkę tą osobę, co konkretnie jeszcze z nią ruszyć. I każde takie rozmowy, każde, każde spotkanie wyciągałam kolejne wnioski. I na przykład z tobą poszłam w coś, a z jakąś inną osobą poszłabym w całkiem coś innego, bo tutaj też komfort tej osoby mówiącej to o czym wspominałam. Często pracuję w ten sposób, że podaję różne możliwości. Jakiegoś zachowania albo osiągnięcia celu, i mówię, to teraz wybierz, czym ty się czujesz komfortowo. Ja ci powiem, jakie są te możliwości i powiem ci, jakie konsekwencje mogą wynikać z podjęcia przez ciebie decyzji. I zastanów się, co ty chcesz, bo to ty będziesz na tej powiedzmy, już scenie, czy to ty będziesz na tym webinarze, czy to ty będziesz w tym podcaście, to ty będziesz mówić. Ale możemy właśnie wybrać to, co ty chcesz powiedzieć, i w taki sposób, żeby to cię wspierało. Więc jest tu element takiej ogólności, czyli na przykład wiem, że dobrze jest z każdym klientem poruszyć kwestię struktury, wystąpienia, ale również wiem i działam w ten sposób, żeby już opracowanie tej struktury było indywidualnie pod tą osobę, z którą w tym momencie nad daną rzeczą pracuję. No tak, ale teraz znowu tak myślę o tym, co mówisz o tym jubilerze. Mm -hmm. I zwykle to jest tak, że jubiler dąży do tego, żeby to było perfekcyjne, co zrobi. Mm -hmm. nie? No, ale z drugiej strony ten perfekcjonizm czasem jak kulał nogi. No, to tutaj chyba się trochę z tym jubilerem rozmywam albo zaraz sobie coś wymyślę, żeby jednak to nawiązać, bo faktycznie ja nie jestem perfek perfekcyjna i moim klientom też ten, to podejście no. Staram się zaszczepić z dwóch powodów. Po pierwsze, perfekcyjne często bywa jednak sztuczne. Po drugie, my do perfekcyjnych rzeczy potrafimy mieć większy dystans, bo nie jesteśmy w stanie się w tej perfekcji może odnaleźć, bo my jesteśmy ludźmi, a ktoś jest taki tutaj idealny, więc niekoniecznie jest mi bliski. Po trzecie, dochodzenie do perfekcji potrafi być okupione tak dużym wysiłkiem, że to się mija z celem. Często Dobrze jest odpuścić i zrobić tak, jak w danej chwili jesteśmy w stanie, szczególnie, że kolejna rzecz, rozwijamy się. I to co w tym momencie może nie jest dla nas perfekcyjne, to jesteśmy w stanie do czegoś dojść pracą. Więc perfekcja za dużo od nas wymaga niekoniecznie zjedna nam naszych odbiorców, a dodatkowo sprawi, że cały proces może nam się wydawać bardzo ciężki i nieosiągalny. Więc nie jestem tutaj za perfekcją, jestem tutaj za naturalnością i spójnością. Natomiast też podkreślam, na tyle, na ile to nas wspiera, bo na przykład kwestia gestykulacji. Niektórzy mówią, że no, nie wiem, co zrobić z rękami, czy mam robić machać, czy nie machać. Ja mówię, słuchaj, no, a jak robisz to normalnie, jak rozmawiasz? Machasz rękami? No, macham. No, to tutaj też machaj, tylko zwróćmy uwagę, czy jak machasz. To nie jest to przeszkadzające dla Twojego odbiorcy, bo jeśli jest przeszkadzające, to machaj, ale może troszeczkę mniej, nad tym popracujemy, ale dalej machaj. Więc tutaj, no, jeśli ktoś szuka perfekcji, to nie u mnie, przepraszam. To całe szczęście, tak. Jest mi bliskie to podejście. Dobrze, powiedz mi, bo każdy mówca. Jak chce wystąpić, czy zamierza wystąpić, no to chce być zapamiętany. Mhm. Nie? No to, żeby być zapamiętany, no to musi być kreatywny, musi się czymś wybić, wyróżnić. Ale powiedz mi takie, no w jakiejś takiej esencji, mhm. elementy dobrego wystąpienia, które będzie zapamiętane według Ciebie? Najważniejszą, najważniejsze kwestie to one też już się tutaj pojawiły: są dwie. Po pierwsze, My, jako osoby mówiące, powinniśmy wiedzieć, dlaczego my mówimy, jaki cel chcemy osiągnąć, a po drugie, zwrócenie uwagi na publiczność. Co, czy, jaka jest ta publiczność, która nas słucha, i e, czego może potrzebować albo oczekiwać. No bo jeśli e, chcemy być zapamiętywani, zapamiętani na przykład przez hydraulików, a będziemy do nich mówić językiem bardzo takim wysokim, e, używając górnolotnych słów to nie powiedziałabym, że takie wystąpienie będzie zapamiętane pozytywnie. Ono może być zapamiętane, że przy jakiś nudziarz, który mówił y, takie rzeczy, żeby myśmy nie byli w stanie tego nawet zrozumieć, ale to raczej nie jest taki efekt, o który nam chodziło. Więc kwestia tutaj zwrócenia uwagi na odbiorcę jest bardzo ważna, bo pod, pod odbiorcę przygotowujemy to, co chcemy powiedzieć, mając na uwadze cel, który mówimy. Kolejna rzecz y, to moim zdaniem też takie trzymanie się konkretów. Myślę, że sporo osób miało do czynienia z takimi mówcami, którzy przeciągają temat, którzy już powiedzieli, myśmy trzy razy zrozumieli, co oni mieli na, na myśli, a ci jeszcze wałkują, jeszcze próbują nam dopowiedzieć, bo może jeszcze nie zrozumieliśmy. To też nie jest ten efekt, dlatego tutaj podkreślam taką kwestię, żeby wiedzieć... Yy, kiedy co my przestać? powiemy Kiedy przestać, ale też, żeby to było też takie ustrukturyzowane i logiczne, żeby coś z czegoś wynikało, żeby ja wiedziała jako odbiorca, do czego my idziemy wspólnie, jaki my cel chcemy uzyskać, albo co ja się dowiem. co, to trochę tak w ci wejdę słowo, bo mhm. znowu mi to taką analogię z fotografią mam, mhm. taką refleksję, że mówi się, że dobra fotografia to jest nic dodać, nic ująć. Aha. To może i tu też tak jest, że dobre wystąpienie to jest jak nic dodać, nic ująć. No, nie do końca bym się zgodziła, bo A, jednak widzisz. fajnie jest, jeśli tam jest coś dodać. Na tej zasadzie, że odbiorca. Chcesz, tak, no. tak. Jeśli wyjdzie z jakimś lekkim tajemnica. niedosytem, okay. może nie tajemnicą, ale niedosytem, z taką świadomością, że ta osoba wie więcej, może więcej i dzisiaj powiedziała nam kawałek, ale tam jest jeszcze coś się dowiedzieć albo poznać, to dobrze nam robi. I ta, ten taki element właśnie niedosytu potrafi sprawić, że też wystąpienie jest zapamiętane kolejna kwestia, o której mówię, no to właśnie ta naturalność i spójność, czyli nie kreujemy, nie jesteśmy aktorem na scenie, tylko jesteśmy sobą i mówimy przez swój pryzmat. Autentyczność i spójność naprawdę potrafi podbić serca publiczności i ich przekonać i sprawić, że kurde, no, no pomylił się, ale jak, jak, jak dobrze z tego wyszedł, no ja, no swój chłop po prostu, no z takim to ja bym mógł tam sobie pójść i pogadać. No i co jeszcze też fajne jest to takie przeplatanie humorem i historii, doświadczenia własnego, bo różną wiedzę w internecie znaleźć możemy. Natomiast doświadczenia już danej osoby niekoniecznie. I to my lubimy słuchać historii od zarania dziejów to był też nasz nośnik komunikacji między sobą i wiedzy, więc my lubimy słuchać o doświadczeniu, my lubimy słuchać o wnioskach, które jakaś osoba wyciągnęła, szczególnie jeśli to jest nam bliskie, jeśli to jest na przykład nasza branża, albo podobne jakieś refleksje mamy. Lubimy, jeśli ktoś nam otwiera horyzonty, jeśli pokaże nam coś z innej perspektywy. Potrafimy też lubić, lubić czy lubimy, jeśli ktoś nas zaciekawi, zaskoczy. Albo odwoła się do tego czegoś, co znamy. Także tutaj, oczywiście, jest kilka takich rzeczy, które ja mogłabym wymienić, że zresztą to zrobiłam na zasadzie to, 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 to i to, ale w każdej z nich jest też wachlarz możliwości, bo wspomniany tutaj humor i dowcip, możemy go powiedzieć na początku, możemy go powiedzieć na końcu i to też sprawi, że zostaniemy zapamiętani. Możemy przywołać jakieś badania i do nich się odnieść, i to też sprawi, że będziemy zapamiętani. Tylko tutaj znowu wracam do publiczności. Do ich potrzeb, do ich oczekiwań. Jeśli w to się wpasujemy, to będzie nam łatwiej, żeby ta publiczność później, czy odbiorcy stwierdzili: No, no tak, to było niezapełniane, bo miało na mnie wpływ, bo dotknęło czegoś we mnie. I jak coś we mnie dotknie emocjonalnie albo intelektualnie, to ja to zapamiętam. Mówisz właśnie o, o tym koncentrowaniu się na potrzebach publiczności, ale z tym się też wiąże chyba hmm, takie myślenie, no co oni o mnie pomyślą, co, jak ja wypadam, nie? Ten aspekt też często się pojawia w kontekście tego, że publiczność będzie mnie oceniała. No i tutaj jest też znowu kilka poziomów. Jeden jest taki, że może nas oceniać i pewnie będzie. Natomiast na to niekoniecznie możemy mieć wpływ. Na, na, na zasadzie, że sama ocena się pojawi, po prostu się pojawi. Na to, co mamy wpływ, to na to, żeby ta ocena była jak dla nas najbardziej przychylna. Ale jednocześnie też podpowiadam, żeby się na tym nie fiksować, bo każdemu do głowy nie wejdziemy i nie dowiemy się, jaka ta ocena będzie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to też takiego takiej pewności siebie. Że ja mam wiedzę, albo ja znam swój produkt czy usługę, i ja mogę o tym opowiadać w sposób właśnie taki pewny, bo wiem, co, to za, co za tym stoi, i tutaj element oceny w związku z tym jest mniejszy, w sensie większa jest nasza pewność siebie, a jeszcze jak wiemy, że umiemy o tym opowiedzieć, to ta kwestia oceny i tak albo nie jest dla nas tak y, dotykająca. Bo jesteśmy w stanie się skupić na tej wartości, którą niesiemy ze sobą, a mniej na tym, jak jesteśmy odbierani. Po prostu ta wartość nas niesie. Albo też kwestia takiego mentalnego podejścia, że przychodzę do Was z tym, co uważam jest wartościowe, mówię do Was tak, żeby pokazać Wam tę wartość. Przygotowałem się, czy przygotowałam, tak, żeby do Was dotrzeć z tą informacją. Natomiast co Wy z tym zrobicie? Jak wy to ocenicie, no to już zostawiam Wam z całą sympatią. Mhm. No tak, czyli krótko mówiąc, wychodzenie ze strefy komfortu. Mm -hmm. Chociaż ja wolę y mówić poszerzanie strefy komfortu. No tak. No ale chyba jednak nie da się poszerzyć, nie wychodząc mimo wszystko. Poza... No, trzeba, ja to tak interpretuję, że jesteśmy jedną nogą w strefie komfortu, a tą drugą daliśmy Aha. za próg, czyli ją poszerzamy, nie wyszliśmy całkiem. Jesteśmy jednak w czymś, co nas wspiera i z czym czujemy się znajomo, a tą drugą nogę wstawiamy na początku tak niepewnie, na próbę, później coraz bardziej pewnie, i w końcu puszczamy tą, która jest w tej strefie komfortu, bo ta pierwsza już znalazła ten teren, już go trochę tam no, zaadoptowała, czy jak to mówił Alice w Małym Księciu, oswoiła, więc teraz już jest poszerzona, a nie całkiem wyszliśmy z niej. No dobrze, czyli co poszerzamy swoją osobowość trochę przez to, że zdobywamy takie umiejętności. Oj, ja myślę, że potrafimy bardzo tutaj potrafią być nie, kwantowe skoki, tak to, czy krzykosmiczne w tym jak potrafimy. Jak dużo potrafimy się o sobie dowiedzieć, jak potrafimy zmienić perspektywę, bo często jest jednak tak z osobami, którymi też pracuję albo gdzie, gdzie słyszę, bo przecież słucham innych występujących, że często mamy tendencję do mówienia przez swój pryzmat, że mówimy do publiczności, ale tak bardziej to, co my chcemy powiedzieć, jak my chcemy powiedzieć, mniejszą uwagę zwracamy na jej perspektywę, i odwrócenie tego sposobu patrzenia potrafi właśnie być takim kosmicznym przeskokiem dla nas. I pokazać nam całkiem inne perspektywy, na inne rzeczy nam zwrócić uwagę. I też pozwalać, się, pozwolić się pobawić formą z większym dystansem, na przykład do siebie. Więc bardzo, bardzo potrafi to nam poszerzyć. I mnie osobiście też współpracę z różnymi osobami też bardzo rozwijają i zmieniają i pomagają też kreatywność we mnie dodatkowo jeszcze stymulować poprzez swoje pomysły i inny sposób patrzenia. No dobrze, to powiedz mi, gdyby tak nagle ktoś poczuł słuchając nas taką potrzebę, mhm. kurczę... Scena mnie woła. Albo chcę nagrać rolkę na social na... media. Tak, no to od czego powinien zacząć w ogóle taki człowiek, który zew poczuł? Mm -hmm. e, najpierw od siebie, czyli od tego, dobrze, poczułem zew, ale do czego i dlaczego? Jaka jest moja motywacja? E, później e, przenieść uwagę na odbiorcę, czyli do kogo ja chcę mówić, o czym ja chcę mówić. Co może tej osobie, czy tym osobom, czy tym grupom dać. Jeśli mamy te dwie rzeczy już określone, no to wtedy, no dobrze, no to. Co konkretnie, jaki temat konkretnie chcę poruszyć, Do, z jaką myślą zostawić to, tego odbiorcę, z jakimś rozwiązaniem, z, jakim, z jakąś podpowiedzią. No dobrze, to jak mam to, no to wtedy zaczynam już sobie planować samo wystąpienie. To od czego zacznę, co powiem w środku, jakich użyję przy tym na przykład porównań albo historii, w zależności też od sytuacji, ile mamy czasu i na czym zakończę. Bo to, co często też obserwuję, to brak końca w wypowiedziach, brak jakiegoś podsumowania, i ja to nazywam zamknięcia klamry myślowej. Ktoś nas na przykład przez wystąpienie swoje wprowadził w jakiś nurt myślowy. Opowiadał nam o tym nurcie przez godzinę, a później mówi: Dziękuję za uwagę, czy są jakieś to jest pytania. Wszystko. Tak, i, i ja wtedy mam takie, ale jak to, ale no, ja jeszcze tu o tym myślę, co ty człowieku mówiłeś, a ty już dziękuję, no, gdzie? Co? A, a co ja mam z tego zapamiętać? Więc kwestia też tego, że y, ważne jak zaczynamy i równie ważne jak kończymy, więc to też jest dobrze sobie przemyśleć i zaplanować wcześniej. Moja metoda to też spisanie sobie na kartce punktów, które chcę poruszyć, albo tego procesu myślowego. Przez które chcę poprowadzić odbiorcę, żeby to było spójne i logiczne. Bo dzięki temu i ja będę się lepiej czuła, nie będę się tak stresowała, gdy wiem, co mam powiedzieć, i wiem, że też druga strona będzie się czuła przeprowadzona przez ten temat profesjonalnie, albo po prostu tak, że jest w stanie to zrozumieć i do niej trafić. No, a już jak wszystko to ma to wtedy wchodzi na stronę. Do Marzeny, na jubiler wystąpień publicznych i tam szlifuję. Powiedziałam tak, nawet jeszcze lepiej, jeśli ktoś chce się ośmielić, to żeby w momencie, gdy jest ten pomysł i ta chęć wystąpienia, gdziekolwiek albo potrzeba, bo przedsiębiorcy też potrafią, znaczy bardzo często mają potrzebę występowienia, wystąpienia, mniej może nawet chęci, to ja już od razu zapraszam, bo ja z jednej strony jestem w stanie podpowiedzieć, gdy już jest pomysł, a z drugiej strony jestem w stanie pomóc, ten pomysł właśnie wyszlifować. Powiedzieć, no to zajmujesz się tym i tym, no to poszukajmy tematów, o których możesz powiedzieć swoim odbiorcom. No to teraz poszukajmy sposobów, w jakich te, te tematy przedstawisz. To teraz poszukajmy historii, które ty możesz powiedzieć. Więc zapraszam, jeśli ktoś ten zew poczuje, na każdym etapie swojego przygotowania, bardzo wstępnym, środkowym, albo już tuż, tuż przed wystąpieniem, jeśli chce jeszcze ostatni raz rzucić okiem Kogoś z boku na to, co mówi i jak mówi, to też z chęcią. Tak, dobrze. No to tak, wiemy już o tobie sporo. Wiemy, że masz taką trójpolówkę. Mm -hmm. Pracujesz w IT, robisz biżuterię i szlifujesz wystąpienia publiczne. Fajnie. No a co teraz cię zajmuje najbardziej, powiedz mi? Mm -hmm. Teraz to jest taki okres dla mnie pewnego rozwoju biznesowego. Do tej pory głównie pracowałam z klientami indywidualnymi. A teraz myślę o warsztatach grupowych. Już takowe mam ze sobą też przeprowadzone, natomiast jeszcze nie robiłam tej formy um, poprzez komunikację na moich social mediach, że zapraszam do otwartej grupy osoby, które chcą popracować na przykład nad przedstawianiem się. A taki właśnie mam plan, żeby pierwszy warsztat taki ogólnodostępny, zdalny. Był właśnie pod tym kątem, tego jak się przedstawiamy. To jest taki okres, w którym nad tym pracuję, nad rozszerzeniem mojej oferty, nad aktualizacją mojej strony. No i też, ponieważ spotykamy się dzisiaj i nagrywamy. Dziesiąty, dziesiąty, to z kolei 5 listopada będę występowała tutaj u nas w Lublinie dla branży IT właśnie pod kątem tego, tych wystąpień publicznych w tym obszarze, więc również przygotowanie do mojego własnego wystąpienia. To jest też coś, co mocno teraz mój czas angażuje. No i. Praca z klientami. I to jest konferencja jakaś otwarta, zamknięta, można na nią przyjść, czy jak to jest? Wstęp jest bezpłatny, natomiast biletowany. Każdy, kto się zapisze, może przyjść. Natomiast ponieważ dedykowane jest to wystąpienie branży IT i będę na tym, na tym wystąpieniu, czy podczas tego wydarzenia, będę występowała ja z dłuższą wypowiedzią, taką powiedzmy około godzinną i jeszcze główny organizator z takim krótszym wystąpieniem, około 20-minutowym, tylko nasze dwójka będzie Występowała. Natomiast jest to dedykowane dla branży IT, więc ja się też mocno skupiam na to, co dzisiaj też podkreślałam, na odbiorcy. Więc będę miała nawiązania do tej branży. Potrafię, będę czasami używała słów branżowych. Więc tak, jak z jednej strony zaprosiłabym każdego, kto tylko ma ochotę o wystąpieniach publicznych posłuchać, tak w tym wypadku myślę, że dla części osób mógłby być to jednak taki nie do końca ich świat. Tak, jak dzisiaj próbowałam tłumaczyć o tym Scrum Masterze i podejściu, więc. Zapraszam głównie osoby właśnie z branży IT, z branż technologicznych, finansowych, fajnych. Tech. Natomiast inne osoby zachęcam do patrzenia na przykład na moje social media i szukania ofert skierowanych bardziej pod ich obszar zainteresowań i działalności. Okej, okay, no super. A powiedz mi takie większe grubsze ambicje na mhm. przyszłość twoje. Chciałabym być jubilerem wystąpień publicznych na pełny etat na swoim, więc chciałabym założyć swoją działalność i tak osadzić się w, tym, w tej rozpoznawalności, i w tym, żeby coraz więcej osób chciało ze mną współpracować, w sensie widziało korzyść w tym, że, że nad swoimi wystąpieniami właśnie ze mną popracują. I bardzo to takie, może już troszkę odległe marzenie, marzenie, marzeny, to takie, że chciałabym trafić na takiego klienta, dla którego współpraca ze mną będzie na tyle ważna, że w momencie, gdy będzie na przykład występował, teraz nagrywamy w Lublinie, klient będzie występował w Gdańsku, że stwierdzi Marzena, ja potrzebuję ciebie. W momencie przygotowania się do tego wystąpienia, ale na tym wystąpieniu chciałabym też, żebyś ze mną była, więc słuchaj, ja tam jadę, wezmę ciebie, bądź ze mną tam. I to dla mnie będzie taka kwintesencja tego, że, że ta współpraca i podejście jest tak wartościowe, że ktoś będzie chciał dodatkowo mi zapłacić za mój czas dotarcia na jakąś konferencję, bycia z tą osobą, powspierania ją przed wystąpieniem i powspierania ją i dania feedbacku po. Więc to jest może jeszcze trochę odległe, ale mam nadzieję, że kiedyś marzenie, które się ziści. Czyli takie, widzimy się pojutrze w Kuala Lumpur. Na przykład, zabieram cię do Dubaju, będę tam występował dla Polonii, no to chciałbym, żebyś ze mną była. To fantastycznie. Słuchaj, życzymy Ci z tego, tego wszystkiego z całego serca, ponieważ czas nieubłaganie ucieka, to na koniec już mhm. pięć szybkich pytań do Ciebie. Dobrze. Czyli w osobistym doświadczeniu, przekonaniu Twoja własna, osobista definicja kreatywności. Dla mnie kreatywność to jest uwalnianie możliwości swoich potencjału, który się ma. Pozwalanie sobie na bycie bez ograniczeń albo na próbę Przejścia tych ograniczeń, na to, żeby stworzyć coś w inny sposób, żeby sprawdzić, czy jakieś połączenie ze sobą zadziała, albo jakie konsekwencje tego połączenia wyjdą. No, a na poszerzaniu tej strefy komfortu też tutaj jest element kreatywności, ale też na takich, tak bym to powiedziała, takich, takich w mózgu, które tam aż po prostu tak się przegrzewają, bo, bo człowiek ma jakieś pomysły i, i zastanawia się, jak je zrealizować. To, to, emocje tutaj w kreatywności też jest sporo takiej satysfakcji, e, ciekawości, trochę lęku też z tego, z tego wszystkiego, więc no, bym powiedziała, że pojemne pojęcie. <laughs> no, ładnie, jeszcze nikt tak o tym nie mówił. <laughs> Super. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u Ciebie? Wyzwania i chęć rozwijania siebie, przekraczania właśnie, czy wyjścia z tej strefy komfortu, ośmielanie się gdy mam na przykład, jak mam teraz to wystąpienie, o którym wspominałam w, w listopadzie, mam do konkretnych osób mówić, no to ja tam już te moje styki ruszam z różnej strony nad tym, a jak powiedzieć, a jakiego użyć przykładu, żeby, żeby trafił. To jest bardzo takie stymulujące, więc y, doświadczanie nowych rzeczy, nawet takich, które są dla nas dużym wyzwaniem, a jednocześnie takie, które dzięki temu byciu wyzwaniom, y, y, Sprawią, że będziemy potrzebowali coś nowego wymyśleć, zrobić inaczej. Mhm. A morderca jeden kreatywności. Oj, to zabieganie. Taki e, tak dużo człowiek ma na głowie, że nie ma chwili na spokoju, żeby się nad czymś zastanowić, tylko robi, 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 robi. Więc brak czasu albo organizacji czasu może bardziej w tą, w tą stronę. Mhm. Twój jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. No tutaj słuchajcie, nie, nie będę odkrywcza, ale przy wystąpieniach publicznych ja tą kreatywność swoją i osób, z którymi pracuję, no tak często ruszam, że sam fakt tego, że my się przygotowujemy do czegoś, to już jest codzienność moja i wykorzystanie kreatywności na różnych polach. To, co wspomniałam, czyli to moje hobby robienia biżuterii, to jest druga, może już nie jest taka codzienność, ale też, no i wiecie co, jedzenie. No bo ja kadapki mogę sobie zrobić na różny sposób, mogę sobie ogóreczki jakoś pociachać inaczej, albo pomidorki, albo mogę dzisiaj zjeść z grzybkiem, bo jest okres akurat teraz grzybny, więc kuchnia. I takie dopieszczenie samego siebie kulinarnie i tak, żeby to na przykład ładnie wyglądało, żeby było atrakcyjne też dla wzroku, a nie tylko dla smaku. Głodne się zrobiłem. Dobrze, a jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność u siebie? Szukać okazji do robienia czegoś, czego nie robili do tej pory. Mogą to być wystąpienia publiczne, wcale nie muszą. Szukania wyzwań, które tą kreatywność siłą rzeczy często pobudzą. Mhm, dobrze. No to jak chcesz fakultatywnie jakąś swobodną wypowiedź jeszcze, to proszę bardzo. Oj matko, teraz to już w ogóle mnie godzinę, tak za, godzinę za, godzinę za, zastrzeliłeś. Tak, fakultatywnie. To z chęcią powiem jedną kwestię, czyli... Książki. I tutaj moim zdaniem, książki to też jest taki obszar, który tą kreatywność potrafi w nas stworzyć, pobudzić, bo nawet sam fakt tego, jeśli, szczególnie w moim wypadku, przynajmniej tak to jest, jeśli czytam książki, które nie są związane z takim jakimś naukowym aspektem rozwijania siebie, tylko jest to zwykła beletrystyka albo, no, no nie wiem, jakakolwiek inna, tego typu lżejsza literatura. To ja sobie potrzebuję, albo mam taki, taki mechanizm sobie, że kreuję obraz tego, co się w tej książce dzieje. Jak wyglądają te postacie, które ze sobą rozmawiają, jak wygląda przestrzeń, w której rozmawiają. Więc tutaj też takie, taka, taka kreatywność przy czytaniu. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że takie odtwórcze, czytam coś, co ktoś już napisał, ale z drugiej strony nadaję temu swój rys. I temu światu, który w tym się tworzy. Więc takie czytanie, po prostu dla przyjemności, też pobycia z, z danym słowem. Niektórzy ludzie potrafią bardzo tym słowem też się bawić, więc taka przyjemność i taka lżejsza kreatywność, tak mogłabym to nazwać. I jeszcze zostawię Was wszystkich z takim. Z takim obrazem wulkanu. No dla mnie wulkan też jest kreatywnością, czyli tam pod powierzchnią coś się dzieje, coś budzuje i jak nam się uda to odpowiednio właśnie pobudzić, to później tak jak z wulkanu wytryska lawa, tak samo z nas potrafią wytrysnąć pomysły, podejścia, więc zostańcie z wulkanem. No dobrze, zostaniemy z wulkanem, ale zanim jeszcze, to powiedz wszystkim, gdzie mają cię szukać. Zaproś, gdzie tam ta, Ach, te strony, facebooki i te inne, wszystko wymień, a my później damy linki jeszcze w opisie, żeby sobie można było kliknąć. Superaśnie. W takim razie tak. Zapraszam na początku na moją stronę www.jubilerwystomień.pl bez polskich znaków. Tam z jednej strony można Znaleźć blog, na którym dzielę się swoją wiedzą i podpowiedziami, więc zachęcam, żeby tam zajrzeć. Z drugiej strony tam też jest więcej o mnie i o tym aspekcie moim zawodowym. I dodatkowo jest formularz, poprzez który można się ze mną skontaktować, żeby na taką bezpłatną konsultację e, się zgłosić i porozmawiać o właśnie swoich potrzebach i wyzwaniach w kontekście wystąpień. Oprócz tego bardzo serdecznie zapraszam na LinkedIn pod moim imieniem i nazwiskiem, i tak samo na Facebooka pod moim imieniem w sumie i nazwiskami. Łatwo można mnie znaleźć na tych dwóch mediach społecznościowych, też dzielę się swoimi, swoją wiedzą, opisuję czasami doświadczenia z klientami, opisuję też historie, które za tym stoją. I opisuję też wpadki, które mieliśmy czasami po drodze, albo jak coś nam wyszło z innej strony. Więc też gorąco Zachara zapraszam, zachęcam, żeby zajrzeć i zobaczyć, czy to z Wami, drodzy odbiorcy, rezonuje, czy tam gdzieś znajdziecie dla siebie coś ciekawego. Jeśli tak, to zostańcie ze mną dłużej. Fantastycznie. Mamy na Facebooku też grupę skupioną wokół podcastu. Wiem, że w niej jesteś już, także tak. śmiało tam swoje nowości i, i, i to, co się chcesz podzielić, wrzucaj. No, ja cóż, bardzo Ci serdecznie dziękuję, Marzeno, za tę rozmowę. To była wielka przyjemność. Ja Ci, Robert, też bardzo serdecznie dziękuję. Po pierwsze, za to, że to była kolejna okazja do tego, żebyśmy mogli ze sobą spotkać i porozmawiać. Po drugie, za to, że zaprosiłeś mnie do swojego świata, do kreatywności i do swoich odbiorców. To dla mnie duża przyjemność, że mogłam dzisiaj dla Was. I z Tobą Robert porozmawiać i podzielić się tym, co uważam z mojego punktu widzenia jest przyszłościowe, wartościowe, czyli z mu omówieniu, omówieniu do innych, bo to jest taka kwestia, która i tak nas dotyczy w codzienności. Nie znaczy, nie mielibyśmy robić tego lepiej. Dokładnie tak. No cóż, słuchaczom dziękujemy serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego i słyszymy się w następnym odcinku. Dokładnie, zapraszam i zachęcam do słuchania Roberta. Trzymajcie się, niech wulkan zostanie z Wami.